Im dalej jakby w rozgrywkę, tym więcej tego. Są też ci przeciwnicy, których mieliśmy okazję zobaczyć na samym początku. Natomiast jak bardzo zróżnicowana jest walka, prawdę powiedziawszy, na etapie, na którym jestem, czyli jeżeli jesteście dopiero od pewnej chwili, na samym początku, jak wspominałem, mój właściwy gameplay trwał już 15 godzin, co też mnie zaskoczyło. I w tej chwili udało mi się zbudować jakby zestaw składający się z pancerza, no i jego elementów o klasie średniej, czyli nie tych najcięższych, nie najlżejszych, czegoś, przepraszam, czegoś stanowiącego wypadkową. I do tego mam bardzo specyficzną broń, która jest jakby, i tu też staram się zdradzać jak najmniej, można ją otrzymać po walce z jednym z bossów, natomiast trzeba spełnić tam określone wymogi. Także jeżeli odnosimy się do różnych typów przeciwników, to też zestaw, który tam zbudowałem, stał się takim zestawem, który jest uniwersalny, i to bardzo uniwersalny, bym powiedział, ponieważ no, pozwala mi prowadzić praktycznie każdy pojedynek. Poza jednym dużym starym gram w miarę komfortowo i walczę z każdym z przeciwników. Jeżeli chodzi o wybór klasy kontra to, jaki jest to poziom trudności, nie chciałbym się tu w tej chwili wypowiadać, ponieważ no nie mam doświadczenia z pozostałymi klasami. Na pewno będzie mi łatwiej oceniać to już do właściwej recenzji. Czy walkę wojownikiem można nazwać Easy Mode? Być może jest to łatwiejsze, natomiast są starcia, gdzie walczenie bardzo ciężało postacią może sprawiać kłopot, także przynajmniej mam przeczucie, że autorzy tak skonstruowali gameplay, że nie ma uniwersalnego rozwiązania na naprawdę każde starcie. No mówię, nawet mi samemu udało się stworzyć taki zestaw, natomiast czy jest to zestaw na wszystko? Absolutnie nie, i też jestem tego pewien. Tu przepraszam Was dosłownie na sekundkę, za moment wracam, nawet nie będę wyłączał rozgrywki, chodzi po prostu o momencik wycieszenia. Że jestem już z powrotem, przepraszam Was za chwilę przerwy, ale organizm domagał się po prostu czegokolwiek płynnego, co pozwalałoby nawilżyć gardło. I widzę, że w międzyczasie też padło kilka pytań na Twitchu, których nie widziałem na swoim telefonie. Jeżeli chodzi o lokowanie celownika na przeciwniku, to tak naprawdę raz, że faktycznie nie przepadam za tym, a dwa, że praca kamery w grze nie zawsze jest fortunna, i zwłaszcza w tych mniejszych przejściach no, powodowała spore kłopoty z prowadzeniem walki. Do tego stopnia, że no, zdarzyło mi się kilkanaście razy w jednym miejscu, gdzie próbowałem skupiać się na określonym przeciwniku, no, zwyczajnie zginąć. I co rodziło jakby konieczność powtarzania całego tego tunelu, także odpuszczam bardzo często granie za pomocą tego lokowania się na przeciwnikach. A
I tak, to co mówi duch, zgadza się, to znaczy są określone wymogi zależnie od przeciwników, od bossów, których spełnienie sprawia, że możemy dostać wyjątkowe przedmioty. I tutaj też nie chcę zdradzać nic, bo przyjemnością dla mnie było po prostu odkrywanie tej gry. Natomiast jeżeli mogę cokolwiek zasugerować, jeden z przeciwników będzie, nazwijmy to, posiadał swoje miniony. Sprawdźcie, co stanie się w momencie, kiedy on sam przypadkowo je zaatakuje. No, efekt jest bardzo ciekawy. I wracając do tego, co pisaliście na Twitchu, pytanie, tak, czy gra jest trudna? Myślę, że będzie to bardzo subiektywna kwestia i to dlatego, że ja sam na przykład nie mam bardzo dużego doświadczenia z serią Dark Souls. Grałem w właśnie Dark Souls, natomiast drugą część już tylko liznąłem. Nieco więcej grałem w Demon's Souls, natomiast też nie ukończyłem tej gry. I jeżeli chodzi o ogólną trudność Lords of the Fallen, wydaje mi się, że gra po prostu wymaga czasu i wczucia się w jej rytm i przez to może wydawać się prostsza, jeżeli ktoś miał styczność z Soulsami. Odnośnie pytania, czy mniej gadania, jesteśmy w tej chwili na etapie, gdzie pokonałem pierwszego bossa i zgodnie z tym, co zostało nam przekazane przez wydawcę, nie możemy dzisiaj streamować więcej. Wiem, że troszeczkę kłóci się to z tym, co ma miejsce na innych streamach. Wiem, że gra jest jakby pokazywana przez innych, dalsze etapy są pokazywane, natomiast no, chcąc grać fair względem i was, i wydawcy, no, zamierzamy dotrzymać słowa i pokazaliśmy dzisiaj to, co było w planie, czyli rozgrywka do pierwszego bossa włącznie. Za momencik jeszcze wrócę do tego ekranu, który w tej chwili widzicie na swoich ekranach, powtórzenie, które nie było zamierzone. Natomiast opowiem jeszcze chwilę o tym, co jest tam widoczne i wrócę tylko jeszcze na momencik do jednego z pytań, które tutaj było. Jeżeli chodzi o to, czy z góry wiadomo, jak zabić bossa, aby dostać nagrodę, nie, absolutnie nie. W większości przypadków albo odkryjecie to sami przypadkowo, realizując określone cele, albo po prostu doczytując to gdzieś w sieci, bo też podejrzewam, że podobnie jak są sami dyskusje, będą się rodzić dość często. Jeżeli chodzi właśnie o stopień trudności, nie ma takich, to znaczy gra no po prostu ma z góry narzucono określoną trudność i jakby z tym trzeba z tym trzeba się zmagać. Nie. Akurat nie dam się podpuścić, jeżeli chodzi o bardzo długą rozgrywkę, natomiast faktycznie zamierzam wrócić w tej chwili do pokazania wam jeszcze tego, co faktycznie mam możliwość pokazać. Już pokazuję tak. Jeżeli chodzi o rozwój postaci, odbywa się w ten bardzo specyficzny sposób. To znaczy, punkty doświadczenia, które zdobywamy walcząc z przeciwnikami, ewentualnie odkrywając lokacje, realizując inne cele, możemy przeznaczyć na dwie grupy. Jedna to są punkty zaklęć, natomiast druga to punkty atrybutów. Ta druga część to jest dość klarowna lista, którą możecie w tej chwili zobaczyć. I atrybutów jest w tej chwili 6 i
Co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Grając klerykiem rozwijam swoją wiarę i później już w dalszej części zabawy okazało się, że udało mi się zdobyć główną broń, której moc zależy właśnie od współczynnika wiary, więc nie ma co jakby obawiać się, że grając postacią, która nastawia na punkty magii i tak dalej, nie będziemy w stanie wykorzystać broni. Owszem, więcej przedmiotów zależy od tego, ile mamy siły. Tak jest na przykład z tarczami, gdzie ja od samego początku grałem tylko z jedną, z tą, którą otrzymaliśmy. Zresztą możecie to zobaczyć. Ja za momencik wrócę jeszcze do ekwipunku, żeby go szczegółowo mówić. Natomiast tarcza herbowa wymaga od nas 8 siły i tyle jakby mamy na samym początku. Nie rozwijałem tego współczynnika, przez co i nowe tarcze, które wpadały, nie były zbyt mocno przeze mnie wykorzystywane. I teraz tak, jeżeli zdecydujemy się jakby przeznaczyć nasze doświadczenie na punkty zaklęć, z kolei będziemy mogli rozwijać jedno z trzech drzewek. Ważna uwaga. Na samym początku, tworząc jakby postać, czy tworząc, wybierając jej drogę, wybieraliśmy typ magii, którym się posługuje. Po 15 godzinach, które rozegrałem, mam już ulepszone wszystkie cztery umiejętności. Natomiast nie mam pojęcia, co robi się dalej z punktami zaklęć. One wpadły mi zupełnie przypadkowo, tylko dlatego, że wykorzystałem itemy, które też się dają. Wiem, że już po zakończeniu rozgrywki istnieje możliwość rozpoczęcia zabawy jako New Game Plus, gdzie dokupuje się kolejne umiejętności z innych drzewek. W tym pierwszym podejściu podejrzewam, że zwyczajnie straciłem trochę doświadczenia niepotrzebnie, które mogłem z kolei zainwestować właśnie w widoczne tutaj atrybuty. Nie będę jakoś specjalnie analizował tego, jakie mam czary, a to dlatego, że raz, że nastąpiło to na początku rozgrywki, a dwa, że lojalnie przyznaję, że poza tym, co faktycznie wykorzystuję, ale jest to przede wszystkim czar schronienia, który pozwala stworzyć tarczę wokół naszej postaci i też nieznacznie regenerować zdrowie. Reszta nie jest przeze mnie dość mocno eksploatowana. Co do tego, co duchu piszesz na czacie, faktycznie na New Game Plus istnieje możliwość wykupywania zaklęć z drugiego drzewka, natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze tryb New Game Plus+, gdzie z kolei już mamy do dyspozycji to trzecie drzewko. Nie traktujcie mnie tutaj jako wyrocznie. Jeżeli będziecie planowali New Game Plus+, sprawdźcie to po prostu wcześniej. Jeżeli chodzi o ekwipunek, no jest to dość standardowe i nie trudno tutaj o pewne konotacje z Diablo 3, pewne jakby odniesienia. Wygląda to w sposób zbliżony, bardzo zbliżony. I powiem szczerze, że sprawdza się naprawdę dobrze, natomiast małe szlify w interfejsie, w UI bardzo by się przydały, ponieważ czasami jest to mało intuicyjne, zwłaszcza jeżeli chcemy wejść w inne listowanie przedmiotów. Dziękuję za potwierdzenie tego, że jest to pewne. Przepraszam Was dosłownie na momencik, czas po prostu napić się czegoś, żeby też w miarę swobodnie mówić. Jestem z powrotem, natomiast ekwipunek, który w tej chwili widzicie, nie zawiera zbyt wielu przedmiotów. Jest to tak naprawdę zbroja startowa, którą wybrałem na samym początku, średnia zbroja, wykorzystywana właśnie przez kapłana. Jest też miejsce na jakąś ozdobę i tutaj ciekawostka.
Na razie, czyli przez te 15 godzin, które poświęciłem na zabawę, nie spotkałem się z ozdobami, które miałyby